Cześć, witajcie, z tej strony Patryk Grolnik. Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale pod tytułem... No właśnie, nie wiem jaki tytuł, jeszcze coś wymyślę. Z FSA 22. Ze mną jest Szmeker 02. Dzień dobry. No to co? W pierwszym odcinku przedstawienie gospa, szybkie żniwa. To chodź tu Szmek do mnie. Najpierw przedstawimy moje gospodarstwo, bardziej takie mniejsze. Potem twoje. Chodź tu. No chodź tu. Dobrze. Na wstępie chciałem powiedzieć, że moje gospodarstwo ma smutną historię, ale nie z tym. Ale to zaraz. A to co? W pierwszym takim bardziej hangarze niż garaż. Ursusy 360 z turem robione na podobieństwo tego i mojej 60 z Reala. Tylko że. Halo. Tylko że dołożyłem tura. Prasa Sipma. Już ta nowsza. Pająk do siana. I kombajn jakiś ten radziecki K4. Zaraz poodpalamy. Teraz tutaj kosiarka rotacyjna Deutschfahr. Pottinger z grabiarka. No tur do Ursuska. Tutaj mamy oborę na krowy. Jedna krowa jest na razie. Helka się nazywa. Beczka na wodę. Tutaj helka, żeby się piła. Rozsiewacz, lejek taki no, zwykły. Siewnik też jakiś radziecki, ale taki szeroki przynajmniej. Kwernelandzik, trójeczka, pług. Dalej, talerzówka 2,8 metra, taka 2,7. Podzetorka, 60 też daje radę. Kultywator 2,8 metra, bardziej podzetora już. 30 mk z... Tutaj z rozrzutnikiem, ale chwilowo na przyczepę na okres żniw. Dobra, teraz lecimy na gospodarstwo Szmeka. Ty możesz powiedzieć, ale to zaraz, dobra, to zaraz. Ogólnie Szmeker ma troszkę większe gospodarstwo od mojego. Bardziej zaawansowane, jak widzicie, turbina. Światło se postawił, bo go stać. No to co, szklarnię tu ma, nie wiem, co on tu będzie hodował. Dobra, także przedstawię. Tutaj mamy szklarnię, tu będą truskawki. Automafii, nie wnikajcie skąd je mam. Tutaj jest agregacik, agrolift, pługi piątki, kwernelandzik, header od Bisona. Jakiego Bisona? Ale jakiego też się nie powiem. Pewnie większość się domyśla, ale... A to na razie tu może nie wchodzi, tam gdzie Bison stoi, to na końcu. Dalej, tu jest obora dla tych kur. No to obora dla kur, tak, okej. Okay. Ursus C330M. Taki z kabiną. No, taki z rurkami. Dobra, dalej. Tutaj mamy pszczoły. No, idziemy dalej. I tutaj są świnie, drzewka posadzone. Otwieramy pierwsze wiaty. Czekaj, bo ja nie widzę, gdzie ty jesteś w ogóle. A, dobra, tu. Bison zo... Z0. No, Z0, 83. Gigant. Cieczkarną. A ja sprawdzę, czy mi się nagrywa. Nagrywa, dobra, dalej. Tutaj mamy jakiś... Laweciarz. Do transportu. No, ty tutaj Szmek, mamy... ten świnie na pasy wiąże i wozi, nie? Dokładnie. Tutaj agregat uprawowo-siewny, no. Też agrolift i siewnik Amazony, to 3-metrowy zestawik. I gruzik. No i gruzik, Ursus T360. Perkins. No, taki gruzik. A możesz powiedzieć, czemu takie wielkie maszyny na gospodarstwie, a takie małe ciągniki, to możesz powiedzieć. No właśnie, bo... Jest Szmeker Ursus, ogólnie miał Ursusa 16-14. Ale co się z nim stało? Dobra, no to może tak opowiem. Jedziemy, ciągnik dobrze pracuje, ja go miałem od nowości na swoim gospodarstwie. Po prostu założyłem mu jakąś turbinę, wzmocniłem mu konie. Normalnie miałem sobie takie same pługi, tylko chyba to były trójki obrotowe. Normalnie jadę. I nagle z ciągnika leci tym. No to ja szybko wysiadam, dzwonię po siebie. Przyjeżdżasz na gospodarstwo, dzwonimy po straż przyjeżdża. Gdy jeszcze straż jest w połowie drogi, zaczyna Ursus płonąć. Płonąć, pługi się już nie dało uratować też. I cały się spalił. No, ale powiem wam, że będziemy za niedługo jechać w następnym odcinku albo w trzecim odcinku, bo jedziemy oglądać parę ciągników i coś wybierzemy. Dobra, to możesz odpalić w sumie tego Perkinsa, zobaczę jak odchodzi. W ogóle nie wiem, czy to silnik działa, bo ja też 2 miesiące dobre nie odpalałem. Dobra, pal. Dobra, za pierwszym razem, jak myślisz? Nie wiem, pal.
A, nie Ani. pójdzie, dawaj. Kurde, Nie dawaj, chcę. dziada. Kręć Dobra, i go. teraz? Czekaj, ja podpompuję, dobra, Ty, leci. poczekaj, poczekaj. Dobra, jest. Możesz zagasić jak chcesz. Teraz odpalaj bizona. Odpalaj. A kurde, bizon. O, to już. Pal. A, normalnie jakiś ten, John Deere. Dobra, możesz zagasić. A jeszcze jedno, jakby ktoś pytał, czy mam Z083 czy Giganta, to ja mam tam znajomości, także jakby mi się coś zepsuło, to ja zawsze mogę napisać. No. Części mi zrobią 100 karek. No, dobra, dawaj, teraz palę tego. 30, grala. A to niedawno było przestawiane, to Dawaj. patrz, za pierwszym. A jednak jest. O, za drugim. Elegancko chodzi, dobra. Teraz może chodź do mnie. Idziemy teraz do mnie jeszcze. Tak, jeszcze Schumacher ogólnie automatik. jeszcze nie ma przyczep, bo przyczepy były do remontu, bo ten zgniły te burty i do remontu oddał. Także przyczep jeszcze No. nie ma, a prasa jest u mechanika, bo się ten do co wiąże, supłacz, czy jak tam się nazywa, się zepsuł. A jeszcze ma być jakby doczepiana ta jakby ta dłuższa rura, że od razu na przyczepę ma być sypana, No. także też. Dobra, ja palę teraz swoje maszyny, palimy z tora. 7-7-11. Widzicie, To chodzi jak z dobrze. gierek. O, to Pali byśmy od zgubili. strzała. Zagasimy, teraz palimy 60. No, 60 też odpali. Najgorzej z rozruchem ma ten kombajn. No, 60 to elegancko. Moja 60, Teraz. to kurde się nadaje. No, teraz palimy klekota. Słuchajcie, co się ludzie będzie działo. Dobra, pomogę mu, pomogę. Dobrze, poszedł. Poszedł, ale to normalnie powiem wam, że chodzi jakbyśmy Fergusona 255 palili przy minus 20 stopni. Trzeba mu ogólnie tu wody dolewać, jak zapalić, czy we dwóch musimy go palić, bo tak to normalnie No, bo tam zginie trzeba nam. po pompką wody podpompować, znaczy wody, Jezu, paliwa. Dokładnie. Dobra, teraz palimy 30, która bez problemu też trybi. Jak widzicie, elegancko chodzi. Także ja zagaszam i co? W dzisiejszym odcinku żniwa. Szmeker, ty idziesz chyba do siebie tam żniwować, nie? Ja ci tam najwyżej podjadę potem z torem, z przyczepą. Ja palę klekota i lecimy ze żniwami. Chciałem zrobić orkę, no ale. A rób co chcesz, ja żniwuję. Co pociągnie pługi piątki, nie? No właśnie. Zetor mój nie bardzo. Ja mam trójeczki pod niego. Jakbyście pytali, czemu w tym kombajnie jest ten pikacz taki przy cofaniu. Założyłem z pewnych powodów, ale to może wam opowiem A przy okazji, które ty bo... pole teraz będzie wrócił? Ja tutaj za domem, wiesz, bo To wszystkie siedem? prawie pomuciłem, jeszcze jedno mi zostało, ale tu za domem wymucimy. To 7. O. Te, nie wiem, za moim domem, nie wiem, które to jest pole. Zaraz, czekaj, zobaczę zaraz. To jest pole 107, no. Także widzowie, lecimy, zbiornik tu jest bardzo mały, więc trzeba to będzie jakoś... Pamiętaj, zawsze ci mogę bajzonem pomóc. No, na razie pomocy nie potrzebuję. No, tłumaczenie nas sprowadza do nas Polski. Dobra, odpalamy tutaj tu motowidła do góry i lecimy. Powiem wam, że kombajnik fajny ogólnie, lepszy mi nie potrzeba, tylko strasznie szerokie pokosy robi, jak widzicie. I za każdym razem przed prasą muszę zgrabiać czapkiem, najczęściej. Jadę tak, ponieważ bardzo mały zbiornik tu jest w tym kombajnie i żebym miał jak do wysypu, to żeby tutaj pojechać przy miedzy. O, i tak, i żeby do wysypu było, żeby już po pszenicy nie jeździć. Szmek tam, Ej. widzę, będzie jechał mucić, co? Dobrze. Ja muszę przez pole przejechać do 98. Leć przez pole. Ty, ja tego nie przemyślałem, to jeszcze rośnie. A masz chyba pole jakieś urośnięte już, nie? No mam. No to leć, mucić. Dobrze. Ja sobie tutaj na odcinku mówię, takie szybkie żniwa zrobimy. Bo dużo czasu nam zajęło prezentacja gospodarstwa, ale
No, jak mówię, w następnym odcinku zrobimy sobie najprawdopodobniej prasowanie, ale w trzecim odcinku jeszcze kontynuację żniw. Na pewno jeszcze, nie wiem czy w trzecim, ale jeszcze jeden odcinek ze żniw na 100% się pojawi. Ja chyba Olixa przyglądać jakimiś łucznikami albo rektorami, nie wiem, co to mi Weź tam naprawdę do Oliksa głowy. przyglądaj, no. Bo mówię wam, musimy jechać koniecznie jakiegoś ciągnika szukać dla Szmeka. No Bo nie przy... bo Lipton będzie już po żniwach, no to trzeba będzie jeszcze żniwa jakoś obrobi. Ja mu tam pomogę przyczepami, nie? Ale po żniwach trzeba będzie podorywki robić, czy tam staryżówką jeździć. No No bo to po będzie prostu nie lipa. dam rady. No, ja za wielkie maszyny po prostu na takie ciągniki. No gdzie 30 sobie poradzi z takim pługiem albo 60. No ale ty głównie 30 używasz, no bo gruzik, no to on to ledwo chopie pali, nie? Nie wiem, nie wiem, albo na złom gdzieś dam, albo do pana Nie wiem. Mietka. Jak na razie to jest decyzja, żeby go na złom oddać, znaczy na złom. Żeby jeździł, dopóki się nie rozleci, ale zobaczymy, nie? Albo sprzedam stanie igła na części. No. Polecam. Dobra, powiem wam widzowie, że ja tu mam zbiornik. Rurę rozłożymy. O, Czekaj, rura jest nisko, to ją można pchnąć. O. ja ci może przyczepą będę podjeżdżał, bo ja tam za bardzo nic do roboty nie mam. No to dawaj tu do mnie, dołączaj na gospo i ten. Czekaj, dam ci szybko tego menadżera, nie? Jesteś u mnie już na gospie? Tak, jestem. Dobra. Yeah. To zetorkiem możesz podjechać, zetorkiem. Tutaj z tyłu. Tylko albo 30, czym ci pasuje, nie? Bo tu nie wiem, czy zatorem tak się wyrobisz tam za bardzo. Ja się nie wyrobię, bo ja mam tu koło siebie łąkę, więc... Z łąka? No jak chcesz, nie wiem, dawaj, zajeżdżaj tutaj. No zrobimy akcję, po prostu życzę ci pola, ty normalnie przejedziesz się kosiarką, pomogę ci też. No, jak na razie to Szmek ma dużo pól zasianych. Na razie to będziemy na dwa mucić. No ja mówię, a jedno pole jest takie zasiane, nie zasiane, znaczy zorane, nie zorane, no mówię. No, Orał, luksus no po i prostu. podczas orki, no. Ej. Miałem mu tam jechać, pomóc orać, ale mówił, że nie Ej, trzeba. w następnym odcinku chyba jedziemy po Ursusa, bo ja mam kilka fajnych kandydatów. To w następnym odcinku pojedziemy. Najwyżej te prasowanie się zrobi w trzecim odcinku. Ja bym się takiego samego kupić, tylko po Powoli, prostu już powoli, powoli, nowa. bo tu rura nisko, nie wiem czy kabiną nie zahaczysz. Tu powoli musisz pod tę rurę podjeżdżać. Dawaj, Wiem. powoli. Też na te pole nie wjechał. Dobra, tam sąsiada, co on tu ma Dobra. w ogóle? No ja, Trawę, to moje. co nie, co tu jest? Jęczmień I... rośnie. Dobra, Dobra. czekaj, ja tu w ten wsiądę. Idzie. Wajchę, dobra. Idzie. Ale tu żeś w pole do mnie wjechał, to tak trochę nie bardzo. Dobra, wycofaj to. Dobra. Stój, panie. A dzieci, jak dzieci to mam w ogóle sypać? Na razie na przyczepie, nie? Na razie niech na przyczepie stoi. Możesz tu 30 podjechać jeszcze. Na razie to jak mówię, mam dwie przyczepy. Tak jakby. Albo ja jadę 8, wejdę na 8 ustaw, będziemy sypać w locie. Na 8, słyszysz? Na 8 se ustaw. No i lecimy. A tu też Elixa przeglądam, więc... No, przyglądaj. Ja mam kilka fajnych ogłoszeń ogólnie, więc ciekawie się zapowiada. Ciekawie, no to jak ciekawie, no to czemu mielibyśmy nie pojechać, nie Ile oglądać, nie? znalazłem jakiegoś zielonego ursusika, tak ci powiem. Nie wiem. Wiesz wszystko, co ci pasuje? Bo zawsze, no to wiesz, nie? Zawsze. No. No wiesz, zawsze coś. Bo to nie chodzi o to, żeby. No bo tam wiesz, wymalować tam te ze szwagrem w garażu można, nie? Ale. Żeby stan był, silnik, żeby był dobry, nie? I skrzynia Właśnie najważniejsze. mam takie ładne, podobno stanie igiełka. No ale ten. Żeby cena jakaś była, nie? Żeby. Tak, do ilu szukasz? Ma do 60. A ile masz teraz? Tak mniej więcej? Właśnie 59, więc... Ja wam powiem, że ja w ogóle tym kombajnem na rezerwie mucę, bo muciłem jeszcze dwa pola i na usługach byłem. I tak serio na rezerwie już jeżdżę, także poza odcineczkiem będę musiał się przejechać na stację benzynową. Także dojadę tam do końca i powiem wam, że muszę na stację jechać, bo normalnie mi zaraz w ten wysiądzie mój K4.
Dobra, tu jeszcze wysypę. Stój, czekaj, jeszcze tu wysypię. Daj tą resztę, bo normalnie na rezerwie jadę, ja się boję, że... Ja ci mogę przywieźć paliwo. Nie, ja już tu sobie pojadę na stację. O! Zgasł mi. Koniec paliwa. Dobra, czekaj, to Ale jak? nie, ja i tak powiem wam widzowie, że dzisiaj na ten odcinek to by było na tyle, bo Detora przelejemy. no, Co za to tora maszyna? zaraz puścimy, ale ten na dzisiejszym To odcinku to by maszyna. było na tyle, bo i tak taki dłuższy, takich długich odcinków nie będzie, ale ten taki dłuższy, no bo prezentacja gospodarstwa i w ogóle widzicie, tutaj świateł nie ma, tylko są kurde te na biało zamalowane i ten trójkąt, żeby te radary odstraszał. Także no. Trzymajcie się, do zobaczenia w Trójkąt. kolejnym odcinku. Szmeker, pożegnaj się. Do widzenia. Zapraszamy do Szmekera na kanał. Zostawcie suba, lajka, dzwoneczek. U mnie też. Także co? Do widzenia. Cześć.